Dźwig runął na kontener z pracownikami. Policja publikuje nagranie śmiertelnego wypadku. Na placu budowy w Wieliczce przewrócił się żuraw wieżowy. Zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii. Funkcjonariusze opublikowali nagranie monitoringu i zaapelowali do świadków, aby skontaktowali się z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce. W Wieliczce niedaleko Krakowa dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy. Wypadek zdarzył się w poniedziałek około godziny 12 przy ulicy Dębowskiego, na budowie nowej siedziby sądu i prokuratury. 51-letni operator dźwigu zginął na miejscu. Rannych zostało trzech pracowników, którzy byli w kontenerze. Policja przekazała, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy w Wieliczce. Jest nagranie. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Prowadzone są oględziny na miejscu wypadku, śledczy analizują też dokumentację budowy i przesłuchują świadków. Na obecnym etapie śledczy nie formują wniosków, czy na budowie zastosowano się do wszystkich wymaganych zasad bezpieczeństwa. Sprawę badają także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy, poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce. Na stronie policji opublikowano też nagranie, na którym widać moment runięcia dźwigu. Kamera uchwyciła też dwóch pracowników, którzy w ostatniej chwili zdążyli uciec z podwalącej się konstrukcji. Apelujemy do osób, które były świadkami zdarzenia, aby skontaktowały się z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce, dodali policjanci.